Maciej, znowu tracicie dwa punkty i myślę, że ten mecz podobnie wyglądał jak we Wrocławiu. No, wyglądał zdecydowanie gorzej, wydaje mi się. Znaczy nie wydaje mi się, tylko jestem przekonany. Graliśmy dzisiaj naprawdę bardzo słabą piłkę od samego początku meczu. No, wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na nic więcej jak na remis. Powiedz, ten błąd jakoś można sobie wytłumaczyć w końcówce? Chodzi o ostatnie bramki. Nie wiem, nie widziałem tego. Szczerze powiem, nie wiem, jak ta piłka tam się znalazła. Tak jak rozmawialiśmy, to ponoć skoczyła na tej nierównej nawierzchni. Nie wiem, nie chcę zwalać na trawę, aczkolwiek boisko jest fatalne, to trzeba powiedzieć jasno, ale nie możemy z podpyski zimu siebie tracić punktów. To jest po prostu niedorzeczne. Miałeś sporo pracy. Gdyby nie ty, to też ten wynik mógł być inny. No, mieliśmy sporo pracy, no właśnie to mnie zastanawia, jakim cudem ja mam sporo pracy z podbyski dziemu siebie. No to musimy się zastanowić, co my tutaj robimy, bo naprawdę, jeśli chcemy chwilę o cokolwiek grać, o coś większego, jak po prostu gdzieś środek tabeli, no to musimy się zastanowić i po prostu, nie wiem o co chodzi, tracimy po raz kolejny z rzędu, to już nie jest przypadek, to jest chyba jakaś tradycja nasza, się robi pomału, no to trzeba wyeliminować. Ta przerwa na reprezentację wam się w ogóle przyda do tego właśnie, żeby się trochę uspokoić i gdzieś pozbierać? Nie wiem, no mam nadzieję. No, po przerwie zawsze gramy słabiej, jakoś tak wychodzi. No nie wiem, mam nadzieję, że teraz to się zmieni. No, ja nie wiem, co musimy zrobić. To jest pytanie do trenera. No, trenujemy, cały czas robimy swoje, niby wszystko wiemy, mamy analizę przeciwnika, gramy u siebie i nie możemy strzelić drugiej, trzeciej bramki. Nie możemy wygrać meczu. No. Ciężkie pytanie do trenera chyba jakieś, żeby to zastanowić, co będziemy robić. Na pewno będziemy ciężko trenować, no bo co możemy innego teraz robić? No. Generalnie nie będzie zbyt wesoło przez te dwa tygodnie. Jakbyśmy wygrali, to byśmy trenowali w innych nastrojach, a tak będziemy po prostu mieć grobowe miny, będzie większa presja na następny mecz.